Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj znajduję się w Dobrej Szczecińskiej, gdzie zbliżamy się ku końcowi inwestycji. Jak widać tutaj po przewodach elektrycznych był już elektryk. Odwiedził też również nas hydraulik. O, zaraz Państwu pokażę. Tutaj mamy właśnie już wykonaną ciepłą i zimną wodę użytkową wraz ze wszystkimi podejściami kanalizacyjnymi. Mamy również wykonane wylewki. Proszę spojrzeć, o, tutaj właśnie już mamy wykonane całe ogrzewanie podłogowe. Została już wykonana wylewka z miksokreta, czyli jest to wylewka cementowa. Tak naprawdę przed nami trzy etapy. Rozprowadzenie rekuperacji. Rekuperacja będzie właśnie tutaj rozprowadzona pod legarami, pod pasem dolnym wiązara. I zostaną nam jeszcze sufity podwieszane, gipsowo-kartonowe, 30-centymetrowa izolacja z celulozy i elewacja. I często się pojawia takie pytanie, czy jest możliwość, jak w ogóle się wierci w tych ścianach, czy one nie są kruche, czy w keramzytobetonie można później wprowadzać jakieś zmiany. I tutaj właśnie zapraszam do kuchni. W kuchni okazało się, że brakuje jakiejś jednej puszki. Tutaj widzimy, ta puszka została usunięta, tutaj nie ma żadnego przewodu i tutaj mamy dorobioną puszkę. To jest puszka oryginalna i z tej puszki poprowadziliśmy przewód, wykonując taką cienką bruzdę, nacinając tarczą diamentową. Został wprowadzony przewód i później została właśnie osadzona już puszka na gotowo. Także nie ma żadnego problemu z przeróbkami. Zaproszę jeszcze Państwa, pokażę, jak wygląda ten budynek z zewnątrz. Bo tak naprawdę, o, tutaj jeszcze może pokażemy. Mamy rozdzielnię elektryczną, czyli tak finalnie oddajemy rozdzielnię elektryczną. Ona jest uzbrojona we wszystkie zabezpieczenia. Mamy wyłącznik główny, mamy zabezpieczenia wstępne, mamy opisane, czyli na przykład bramę zewnętrzną, pokój, korytarz, kuchnia siła, pompa ciepła. To wszystko jest opisane i zabezpieczenia są już finalnie gotowe. Wyjdziemy sobie na zewnątrz. O, i tutaj proszę spojrzeć, widać już właśnie te nasze okna. I tak się prezentuje budynek w całej okazałości. Już z wykonanym oczywiście dachem. Tutaj mamy akurat tylko jeden kominek. Jest to kominek do napowietrzenia kanalizacji. Także z dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję ślicznie i zapraszam do obserwacji.